Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy na naszym podcaście ANJ. Dzisiaj zupełnie na chillku, temat otwarty. Porozmawiamy sobie, tak trochę pogdybamy o naszych takich subiektywnych przemyśleniach. Co chcielibyśmy widzieć w grach ogólnie, niezależnie od... Nie mówimy tu o mechanikach, o konkretnym gatunku, tylko ogólnie o grach i czego nie chcielibyśmy widzieć. I naturalnie jest ze mną pan A. Witam panie A. Witam wszystkich zgromadzonych, witam cię panie J. Jak tam kurczę zdrówko przed takim pięknym materiałem? Wiesz co, tak jak wczoraj mniej więcej, czyli w porządku. To super, to super. Zaznaczymy na początku, że jako że temat jest tak bardzo otwarty i tak bardzo pozostawia pole na jakieś subiektywne przemyślenia, to na 100% lista będzie wybrakowana o pewne podpunkty, które pewnie wy jako słuchacze byście o nich pomyśleli. Więc w sumie, jeżeli wpadniecie na jakąś rzecz, którą pominęliśmy, to możecie podzielić się w komentarzu, a poza tym to mówię, na pewno coś przeoczymy. Tak. Przechodząc do mięsiwa, chcielibyśmy widzieć większą ilość kontentu w grze do odkrycia przez gracza, tak jak na przykład jest w serii gier od From Software w Dark Soulsach, iluzoryczne ściany, czy na przykład mimiki. Więcej nagradzania gracza poprzez dociekliwą eksplorację i levelowanie się na przykład, a nie dodawanie boosterów do expienia się w grach single player zwłaszcza. Znaczy ja to patrzę trochę pod względem takiej filozofii, że taki właśnie Elden Ring to jest mój ulubiony przykład, gdzie mogliśmy to całe Volcano Manor odblokować przy możliwości, znaczy przez możliwość eksploracji i znalezienia jakiejś właśnie tej iluzorycznej ściany. Ja to właśnie patrzę z takiej głębszego, powiedzmy, punktu widzenia, że nie jeden deweloper by pokusił się, żeby taką opcjonalną, poboczną lokację w grze zlokować, zablokować za jakimiś płatnościami dodatkowymi, czyli kwestia jakiegoś DLC, kwestia jakiegoś mikrotransakcji, a w tej grze mamy content, który spora część graczy ominie. My możemy to ominąć, jeżeli nie będziemy wystarczająco dociekliwi i nie jest to właśnie blokowane naszą kartą kredytową, tylko jest to blokowane przez to, czy my wystarczająco sumiennie i rzetelnie eksplorujemy i czyścimy sobie tą mapkę, także ja bym coś takiego chciał więcej widzieć, że jest content, który nie tylko nie jest oczywisty w myśl fabuły, którą nas prowadzi po sznurku, tylko jest content, który wręcz deweloper trochę się tak śmieje z nas, że a może nie znajdą, może kurczę nikt odkryje tej wielkiej miejscowości i tak dalej, więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Tak, to jest świetne rozwiązanie, uważam, bo to jest, tak jak powiedzieliśmy, nagradzanie dociekliwego gracza, który nie goni za znacznikiem fabularnym, tylko eksploruje sobie ten świat we własnym tempie, nie? Mhm. I to jest świetna nagroda, uważam. A ile byłoby deweloperów, którzy, no tak jak mówiłeś, ukryliby to za po prostu jakimś DLC-kiem, nie? No to ja paru bym wymienił, ale nie będę ich wymieniał. Jasne. Myślę, że drugą rzeczą, którą zdecydowanie chcielibyśmy widzieć i to się tyczy absolutnie każdej jednej gry, o jakiej ktokolwiek może pomyśleć, mianowicie szybszy proces wejścia do gry. Co przez to rozumiem? Jeżeli klikamy na pulpicie ikonę gry, to ja chcę mieć możliwość grania w tą grę za 3 sekundy i irytujące jest to, jeżeli wchodzimy, jest intro technologiczne, w sensie jaka niby tam karta graficzna powinna być używana z tą konkretną grą, albo informacje jakieś o silniku. Technologie NVIDIA. Tak, no właśnie tak, dokładnie. Technologie, informacje o silniku, autopromocja, w sensie pokazanie, że ten deweloper za tym stoi. W sensie to jest spoko, jeżeli mamy opcję przeklikania to spacją i w sekundę jesteśmy w grze, ale często zdarzają się gry, których mi się nawet nie chce odpalać, bo wiem, że od procesu, w którym ja kliknę na ikonę na pulpicie do procesu intensywnego grania, muszę 2,5 minuty czekać na długie loadingi, długie jakieś nie do przewinięcia właśnie intra i tak dalej. Tak, no jeszcze po drodze może się trafić jakiś launcher, który musi nawiązać połączenie z serwerem, zweryfikować pliki gry i Bóg wie co. Też czasami, znaczy wiadomo, że trzeba pokazać, kto zrobił tą grę i czasami nawet powiedziałbym, że takie loga deweloperów są całkiem kreatywne, to są jakieś fajne animacje czy coś, tak samo jak z filmami. I to może być fajne za pierwszym czy piątym razem, ale już za 25 będziemy mieli tego serdecznie dosyć. I opcja skipowania właśnie tych wszystkich ekranów, tych log
przy włączaniu gry, tak jak mówiłeś, wszystkie te techniczne rzeczy, Nvidia Hairworks, Meant to be Played, Intel Inside i tego typu sprawy. Fajnie byłoby to pominąć, bo to też może się tak nie wydawać na pierwszy rzut oka, ale to robi pewną barierę psychologiczną. Jakbyśmy na przykład, nie wiem, mamy w ciągu dnia jakieś tam pół godzinki, żeby sobie pyknąć w coś, ale myślimy, Jezu, zanim ja to włączę, to już mama mnie zawoła na obiad i nie włączamy tego w końcu. Tak, więc zgadza się jak najbardziej. No, też może być taki właśnie efekt psychologiczny tego. A to nie kosztuje dużo, żeby wprowadzić możliwość skipowania takich intr, nie? Znaczy, to można teraz wspomnieć w sumie o czymś na pewno dzisiaj będziemy dosyć sporo rozmawiali, a mianowicie o modyfikacjach wszelakich i nie przypadkiem większość popularnych gier cieszy się właśnie modem, który ma jakąś rekordową ilość pobierań, czy tam pobrań, który nazywa się skip intro, czyli pomińmy intro, albo pomińmy to pierwsze ładowanie i tak dalej, więc jakby cyferki i to, co powstaje, samo mówi przez siebie, jeżeli najpopularniejszym modem jest pominięcie intra, no to coś jest na rzeczy po prostu. Tak, dobry punkt. I właśnie tutaj jakby przechodząc do następnej rzeczy, którą chcielibyśmy widzieć, z którą też mody mają wiele wspólnego, to jest, chcielibyśmy widzieć większą ilość opcji ogólnie w grach, zwłaszcza pecetowych, no bo wiadomo, komputery osobiste pozwalają na największą kustomizację wszelakich settingsów. Opcje w myśl graficznych, opcje w myśl dostosowania gry do naszych konkretnych preferencji. Black bary, czyli te paski po bokach, jeśli mamy monitor ultra wide, a gra nie wspiera tego, to się niestety bardzo często zdarza, co jest zupełnie niezrozumiałe w dzisiejszych czasach, kiedy monitory Full HD i już są chlebem powszednim, a monitory ultra wide nie są żadną nowością. Te blackbary ciągle się zdarzają nawet w grach AAA. Jest to zupełnie niezrozumiałe dla mnie. I czasami pierwsze, co musimy zrobić po odpaleniu takiej gry i ujrzeniu, że nie mamy, gra nie wspiera naszej rozdzielczości, wchodzimy na mody albo jakieś inne fixy z third party źródeł, powiedzmy, żeby to naprawić, co jest moim zdaniem nienormalne dosyć, bo jak zaczynamy rozgrywkę w AAA gierkę od szukania fixów, no to nie jest normalna sytuacja, nie? To ja mógłbym od siebie dopowiedzieć, że ostatnio miałem przyjemność, i to było dawno dosyć temu, gra japońska nazywała się Valkyrie Elysium i ja na szczęście skorzystałem z wspaniałej funkcjonalności i funkcji Steama i zwróciłem sobie pieniądze za tą grę, ponieważ wszedłem do gry i patrzę, że jakoś to tak jakbym mało klatek miał i mówię, kurczę, no o co chodzi? I chodziło o to, że gra miała maksymalnie możliwość grania w 60 klatkach. Nie można było tego zmienić. Mogłeś sobie ustawić 30-60, nie było czegoś tego jak nielimitowane czy coś. I że bardzo, jeżeli to poprawili, to proszę nie krzyczeć. Wtedy tak nie było, wtedy było to zablokowane. To, że teraz może, nie wiem, może jest naprawione, to już po ptakach, ja już grę zwróciłem, już mnie nie interesuje ta gra. Ale tak, odnosząc się do opcji, czasami wymagane byłoby dosłowne minimum, typu granie w liczbie klatek, która nas satysfakcjonuje, a nie ustawienie graj w 30-60 albo gościu handluj z tym. I druga rzecz to są opcje teraz takie troszeczkę, no już bardziej, których wymagałbym od gier AAA z praktycznie nieskończonym budżetem, mianowicie na przykład tryb jakiś dla daltonistów rozwinięty, parę gier bardzo fajnie to załatwia i bardzo fajne ma te opcje, na przykład Diablo, o którym ostatnio gadaliśmy, ma bardzo fajne opcje i nawet dla daltonistów, jeżeli się nie mylę, są opcje i to jest coś, czego też chcielibyśmy więcej widzieć w grach. Ogólnie to takie specyficzne opcje w grach AAA, ale takie opcje jak klatki czy coś, to w każdych grach po prostu dajcie nam opcje, dajcie nam sobie się pobawić tym. Tak, znaczy, wiesz, kupujemy sobie jakiś monitor z odświeżaniem 144-hercowym albo i wyższym i okazuje się, że gra blokuje FPS-y na 60, no to tak trochę lipa, nie? I to, co mówisz też o ułatwianiu dostępu, to tutaj Last of Us Part 1, jak wyszedł w końcu na pecety, to miał bardzo dużo opcji wszelakiej maści, graficznych, ułatwiania dostępu, modyfikowania konkretnych elementów, trudności konkretnych elementów rozgrywki
i to jest taki dla mnie wzór, jak powinno to wyglądać. Też często się słyszy głosy, żeby w PC-towych na przykład portach gier były te suwaczki do przesuwania field of view, czyli jak, na przykład, jak mamy kamerę daleko za naszą postacią, nie? To jest też bardzo jest popyt na tę opcję, więc tak. Chcielibyśmy, żeby takie właśnie opcje były standardem. Jak najbardziej. I myślę, że można przejść teraz do krótszego punktu, bo tutaj nie ma specjalnie co się rozgadywać. Bardzo chcielibyśmy, aby była szersza możliwość interakcji z szeroko rozumianymi cutscenkami. Co przedstawiam na myśli? Myślę, że takie opcje jak pomijanie, pauzowanie, albo nawet i czasami, wiem, że to mocno by zależało od gatunku gry i tak dalej, ale w ramach możliwości nawet dokonanie save'u, zapisu gry podczas cutscenki, bo często gry stoją fabułą i na przykład dzwoni nas telefon. I kurczę, dzwoni nas ważny telefon, więc musimy go odebrać. I z drugiej strony mamy, kurczę, kasenkę i nie możemy nawet w żaden sposób wejść w interakcję. No, ona sobie leci, tam losy tego świata, który uratowaliśmy, właśnie nam się rozwijają przed naszymi oczami, a my, kurczę, odbieramy telefon i gadamy i mamy jakieś ważne spotkanie, powiedzmy, biznesowe, że tak powiem. Dlatego dla mnie interakcja z kasenkami to jest coś, co chciałbym widzieć w większym stopniu. Głównie pauzowanie, właśnie save i tak dalej, co wspomniałem. Tak, ja bym też dodał do tego, że często jak gra jest jakaś trudniejsza, jakieś soulslike'i czy coś w tym stylu, to jak przechodzimy ponownie dany segment, to jak już widzimy po raz 17 intro do tego bossa, to chce nam się wymiotować. Trochę tak. Więc też ze względu na powtarzanie konkretnych segmentów, czy to przez tak naprawdę przez jakikolwiek powód, no jakieś, nie wiem, skorumptowane save file, czy coś w tym stylu. No. Nie zaszkodzi większa interakcja z cutscenkami, moim zdaniem nigdy nie zaszkodzi. Jak najbardziej. Następna rzecz, chcielibyśmy, to mać trochę już większy temat, mianowicie chcielibyśmy, aby gry trochę bardziej ryzykowały w całej idei jakby powstawania i mechanik, z których się korzysta i też przede wszystkim z gatunku, ponieważ jeżeli można przyjrzeć się wychodzącym aktualnie grom, to są tak naprawdę w kółko te same gatunki. Tu jest RPG, jest RPG liniowy, RPG z otwartym światem, jakiś sandbox, jakieś, nie wiem, wyścigówki, jakieś piłka nożna i co chcę przez to powiedzieć, to aktualnie przynajmniej w sferze AAA obracamy się w kółko wokół jakichś 5, 10, 15 przetartych gatunków gier. I na szczęście na ratunek przychodzą nam gry indie, czyli gry niezależnych wydawców i deweloperów. I te gry faktycznie przypominają trochę nawet taką erę gry konsoli PlayStation 2, kiedy mogliśmy mieć 1000 gier i każda była z innego gatunku, albo czymś się mocno wyróżniała. Mm-hmm. Dlatego tak, indie nas ratują, ale poza grami właśnie niezależnymi gry i deweloperzy AAA czy nawet AA bardzo często brakuje im odwagi, żeby zaryzykować i stworzyć coś unikalnego czy ciekawego. Tak, no tu niestety rozbija się wszystko o najważniejszą rzecz na świecie, czyli pieniądze. Po prostu duzi publisherzy, czyli firmy wydające gry, ci najwięksi gracze nie ryzykują z jakimiś nowymi formułami gier, bo dobrze wiedzą, że utarte schematy już sprawdzone sprzedają się najlepiej, czyli tak zwane te kotlety odgrzewane, coś tam zmienimy setting, czy tam jakieś teksturki, ale generalnie mechaniki zostają takie same i nie trzeba tutaj podejmować ryzyk z wprowadzaniem jakichś kreatywnych, nowych rzeczy, bo to może nie wypalić, a wtedy spadnie sprzedaż i co? Mhm. Co wtedy? No. Więc tak to wygląda, aczkolwiek chcielibyśmy, tak jak powiedziałeś, żeby była ta branża po prostu bardziej kreatywna trochę. Mhm. Ja bym tu też tak powiedział, że nieprzypadkowo porównałem do ery PlayStation 2, która jest tak naprawdę utytułowana najpiękniejszą erą gamingu, tak? I nawet konsola dwójka dostała właśnie tytuł najlepszej konsoli. No to właśnie to jest dla mnie troszkę tak
śmieszne, to tak, nie wiem, śmieszne to jest dobre słowo, ale może nawet trochę smutne, że kiedyś można było odkryć jakąś taką nawet niszę czy coś bardzo łatwo i nawet więksi deweloperzy częściej ryzykowali, a teraz... I też, żeby była jasność, i ja i pan Jay jesteśmy doskonale świadomi, dlaczego istnieje problem braku podejmowania ryzyka w grach AAA. Często są to miliony dolarów, więc chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy świadomi tego, że... No tak, to co powiedziałem. Tak, to nie jest coś losowego, czy z przypadku nikt nie podejmuje, tylko to są masywne pieniądze, ale pomimo tego, że to są masywne pieniądze, to miło byłoby to zobaczyć. Miło byłoby zobaczyć, tak jak kiedyś, albo jak teraz jest przy właśnie indie grach malutkich, że to jest medium do przelewania pasji po prostu. No dokładnie. Jakiejś idei dewelopera, którą chcą przekazać przez ten swój produkt graczom. Także tak, schodząc trochę bardziej na ziemię, chcielibyśmy, żeby w każdej grach dało się bardzo łatwo klikać Alt Tab i przenosić się na pulpit albo na jakiekolwiek inne otwarte okno. Przepraszam. Malutka rzecz, przyjemna, ale myślę, że potrzebna i każdy, kto gra w jakiś produkt, który z niewiadomych przyczyn albo się nie dawał alt tabować, albo robił to z jakimś 10-sekundowym lagiem, albo trzeba było się męczyć z wchodzeniem w menadżer zadań, żeby wrócić do pulpitu, żeby na przykład coś sprawdzić w internecie związanego z grą. Łatwy alt tab powinien być standardem. Tak, nie, tak na pewno. To myślę, że to samo się przez siebie rozumie. I nawet pamiętam nawet konkretnie w Skyrimie miałem taki problem, że jak altabowałem się w Skyrimie, to moja myszka przede wszystkim była ciągle widoczna i była w innym miejscu niż jakby powinna być, więc ikona mojej myszki, powiedzmy, zaznaczała jakiś tam przedmiot, a prawdziwie moja myszka była, powiedzmy, w prawym dolnym rogu, więc generalnie różne czasami są komplikacje, tak, z altabem. W sumie jak teraz wspomniałaś o tym, to przypomniało mi się, że czasami właśnie też tak jest, że zostaje tam, albo myszka prześwituje, kursor z gry zostaje na pulpicie, albo odwrotnie, częściej odwrotnie. Częściej odwrotnie, tak. Właściwie zostaje w grze i się dzieją różne dziwne rzeczy. No i myślę, że tym podpunktem zakończymy listę rzeczy, którą chcielibyśmy zobaczyć. Po raz kolejny słowem przypomnienia, na 100% ta lista mogłaby mieć jeszcze 100 punktów i po raz kolejny jak najbardziej jesteśmy tego świadomi, tylko że to jest taki temat materiału, że moglibyśmy, mówię, 10 godzin się wypowiadać, a nikt by 10 godzin raczej nie przesłuchał. Może kiedyś no tak, zrobimy drugą część tego pięknego materiału, więc z tym przechodzimy teraz do czego nie chcemy widzieć w grach, coś co kurczę przyprawia nas o białą gorączkę niejednokrotnie. No i myślę, że panie Jay mógłby zacząć, no. No to nie chcielibyśmy, żeby gry, coś co dzisiaj niestety staje się standardem, wychodziły na premiery w fazie beta i gracze muszą testować, płacić za testowanie gry, która może za 17 patchy będzie działała, a może nie, a może ją deweloper porzuci. No to jest sytuacja dosyć patologiczna, która... Jak już chyba, wydaje mi się, mówiliśmy o tym w którymś z poprzednich materiałów, nie pamiętam którym, to jest sytuacja, która dzieje się, przynajmniej ja ją widzę, tylko w naszym gamingu. Nie ma czegoś takiego, że film wychodzi niedopracowany, czy zamawiasz rzecz, jakiś przedmiot z internetu, meble ogrodowe, a one przychodzą bez jednej nogi i potem ci dosyłają drugą za rok, nie? No. To jest coś, co istnieje tylko w gamingu i... To się tak zadomowiło w ostatnim czasie u nas i to jest bardzo niedobre, że to się zadomowiło. I to się robi z tego standard. Nie, absolutnie, panie Jay, tutaj nie ma o czym mówić. No, gra jest jak każdy inny produkt, uwaga, produktem. I jeżeli kupujemy produkt, to mamy pełne prawo oczekiwać, że będzie on działał i będzie on spełniał jakieś warunki, tak jak są różne instytucje zajmujące się jakością konkretnych przedziałów i gałęzi gospodarczych, to uważam, że fajnie jakby były takie instytucje, które zajmują się tym, czy gra jest, można ją nazwać skończonym produktem, który można wypuścić, bo ja nie ukrywam, wielokrotnie mi się zdarza, że bardzo ekscytuje mnie idea zagrania w jakiś produkt, jako produkt, to brzydko mówić na gry w sumie, ale produkt, no. Bardzo mnie ekscytuje myśl, że sobie zagram w coś, odpalam, kupuję i no patrzę, że gra chodzi mi w 30 klatkach,
właśnie fajnym przykładem był właśnie to Valkyrie Elysium, które wspomniałem przedtem, że nie dało się grać. Była też gra ostatnio, która bardzo przypominała Sekiro, nie pamiętam jak ona się niestety nazywa, bo tak samo jak Valkyrie była u mnie na dysku przez pół godziny, ale jakiś czas temu wyszła gra, która bardzo przypominała mechaniką walki Sekiro, kupiłem, po raz kolejny gra miała spadki do 20 klatek, cały ten movement postaci był taki drewniany, zły, taki widać, że to po prostu dziesiątki czy setki godzin deweloperów powinny jeszcze w to pójść, żeby to było w jakiejś takiej fazie skończonej, więc zdecydowanie myślę, że możemy mówić za wszystkich. Gry wychodźcie, kiedy będziecie gotowe. Nie słuchajcie się publisherów, nie patrzcie na to, że nadchodzą święta, więc musicie przed świętami się wyrobić. Naprawdę lepiej wam wyjdzie i dla waszej firmy, i dla waszych zarobków, i dla waszego wszystkiego, jeżeli wydacie grę wtedy, kiedy będzie gotowa. Przykład, dzisiaj wychodzi Baldur's Gate 3. Wszystkim fanom Baldura życzę miłych seansów z tą piękną produkcją, ale zobaczcie, wielokrotnie mówili, wyjdzie wtedy, kiedy będzie gotowa. I na co możemy zwrócić uwagę? Jest sierpień. W sierpniu gry nie wychodzą duże. To zazwyczaj sierpień nie jest momentem, w którym wychodzą duże jakieś AAA czy duże wielkobudżetowe tytuły. Baldur III wychodzi w sierpniu, ponieważ skończyli, gra jest gotowa do wypuszczenia. Wypuszczamy, bawimy się. Mhm. Tak, tutaj też w ostatnich latach tworzył się taki nurt, powiedzmy, cierpliwych graczy, którzy z zasady nie kupują niczego na premierę, bo widzą, jak to wygląda i kupują gry po jakimś czasie. Dużo, znaczy no paromiesięcznym albo letnim, to zależy zależy od konkretnej gry. Ale kupują te gry dużo taniej i przede wszystkim kupują skończone. Mhm. Już o preorderach nie mówiąc, ale no, nie będziemy tutaj szli tak daleko w las, głęboko. Przechodząc dalej, myślę, myślę, że nikt z nas nie chce mikrotransakcji w grach single player. Nie wiem, co tu szczerze można jeszcze powiedzieć. Szczerze, panie Jay, temat skończony. W sensie to jest prosta rzecz, nie? No właśnie, nie wiem, co tutaj można rozwinąć. Mikrotransakcje to jest w ogóle zło, a w grach dla jednego gracza to jest nieporozumienie. Znaczy, wiesz co, to żeby nie zostawić tego pięknego i tego pięknego tematu, który można by całe, kurczę, 10-godzinne materiały nagrywać o mikrotransakcjach w grach, przepraszam. Zaznaczyłbym, chciałem się podzielić taką jedną moją historią, kiedy ja pierwszy raz napotkałem się z mikrotransakcjami w grach stricte single player. Była to gra Assassin's Creed Odyssey. Ja mam taką politykę, to złe słowo, ja mam taki sposób grania w gry, że ja robię 100% gier. Po prostu jak ja kupuję grę, to chcę każdy jeden mój grosz wydany spożytkować i go poczuć, robiąc właśnie 100% kontentu gry. I w Assassinie, Odyssey to było. Jeżeli mylę tytuł, to przepraszam, ale wydaje mi się, że Odyssey. To greckie. Tak, to było tak, chyba tak. Tam był taki zabieg, że fabuła, żeby móc przejść fabułę, to ona była zablokowana za konkretnym levelem, czyli poziomem naszego bohatera, więc mogło być tak, że kończymy dany akt, powiedzmy, fabuły na 8 levelu, a następny ten, to się chyba nie nazywało akt, ale używam wyrazu akt z braku lepszego słowa, następny właśnie akt był na przykład na 15, więc mieliśmy też 7 leveli, nie mieliśmy dostępu do fabuły i musieliśmy w jakiś sposób zdobyć te levele. No i dla mnie nigdy w życiu, i to ja mówię dosłownie bez koloryzowania, nigdy w życiu nie było dla mnie problemem level. Ja zawsze byłem nadlevelowany, ponieważ wykonywałem 100% kontentu gry, przez co ten level sam wchodził, a Assassin's Creed Odyssey, pomimo tego, że robiłem wszystko, miałem ciągle brak levelu, brakowało mi jednego, półtora, dwóch leveli do tego, żeby móc zagrać fabułę. I uwaga, dowiedziałem się, dlaczego tak było, ponieważ była to gra single player, która oferowała boostery expointów w grze single player. Ja po prostu brzmi abstrakcyjnie i idiotycznie. No, i kancerogennie. Tak, no, nie da się niestety użyć innych słów, choćbyśmy na pewno chcieli, no to przecież to jest abstrakcja, to jest abstrakcja. Gramy w grę singlową i musimy dokupić do singlowej gry za 60 euro czy dolarów
booster expointów, żeby móc progresować fabułę. W sensie ja nie mam pojęcia, jak Ubisoft w ogóle nie został zlinczowany za takie posunięcie. Znaczy na pewno został do jakiegoś stopnia, ale że oni w ogóle wyszli obronną ręką z tego, to jestem zdziwiony. Swoje zarobili niestety. No właśnie. Znaczy no, mikrotransakcje to, tak jak powiedziałem, jest ogólnie zło, a po prostu w singlach nie mają miejsca. Mm-hmm. Nie ma co dalej mówić. Nie chcielibyśmy widzieć pobierania naszych statystyk odnośnie w teorii tylko tego, co robimy w grze, ale w praktyce to też może się przelać na zbieranie statystyk o naszym komputerze albo innych procesach działających na nim. Czasami jak wchodzimy do gry, to mamy przy pierwszym uruchomieniu taki, powiedzmy, okno nam wyskakuje, czy zgadzamy się, żeby przesyłać jakieś tam dane deweloperowi. Ja zazwyczaj praktycznie zawsze zaznaczam nie, bo to jak sobie przeczytamy całą ten regulamin tego, który często nie jest dostępny w grze, tylko odsyła nas na przykład na jakąś zewnętrzną stronę w przeglądarce, to się wylewa po prostu poza śledzenie samych rzeczy w grze na różne inne nieprzyjemne albo nie do końca jawne sprawy. I nie chcielibyśmy tego widzieć, bo to śmierdzi. I to może te informacje mogą być sprzedawane potem, czy nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Czy ja mam... Mogę ci jeszcze uszczę, czy coś, że chcesz mówić? Nie, mów. Ja bym chciał to stworzyć też odrobinę innej perspektywy. Statystyki w grze też są... Bardzo często prowadzą do podejmowania przez deweloperów złych decyzji w przyszłych produktach albo na przykład DLC do tej gry, i co przedstawiam na myśli, świetnym przykładem, i to takim, który Polacy są zaznajomieni z nim, to był przykład Cyberpunka i Wiedźmina III. Deweloperzy CD Projekt Red oficjalnie dało informację przed premierą Cyberpunka, że Cyberpunk będzie miał znacznie krótszą fabułę niż Wiedźmin III, co jest prawdą, okazało się, że fabuła jest znacznie krótsza. Jest to spowodowane tym, że wedle ich statystyk Wiedźmina III ukończyło tam 50%, czy tam 40%, nie pamiętam niestety tej liczby, ale powiedzmy, że około połowy graczy ukończyło fabułę. W sensie główny wątek. Tak, główny wątek popularny, oczywiście o tym mówiłem. I oni na podstawie tej informacji, że Wiedźmina III przeszła niecałe połowa osób, oni sprawiają, że fabuła w następnej grze będzie krótsza. No to moje pytanie brzmi, jeżeli w Cyberpunku ukończyło 20% osób fabułę, bo gra była jaka była, nie ma co już o tym mówić, już nadchodzi DLC, więc cieszmy się tym DLC, to czy jeżeli w takim przypadku, że Cyberpunka przeszło 20% osób, to następna gra Wiedźmin 4 będzie jeszcze krótsza niż Cyberpunk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest tylko jedna z wielu, wielu, wielu statystyk, które pobierane są przez deweloperów i oni nie do końca mają takie miłe i sympatyczne i niewinne zamiary celem konsumpcji i analizy tych statystyk, tylko często mogą nawet zaimplementować mechanikę właśnie mikrotransakcji i monetyzacji w grze opartej na jakimś systemie, gdzie na przykład gracz spędza bardzo dużo czasu, nie wiem, organizując skrzynkę swoją z przedmiotami i na przykład mogą wypuścić nam za dolara przedmiot, skrzynka będzie cię automatycznie sortowała, więc nie będziesz musiał marnować na to 2 godziny w tygodniu. No, więc o to mi też chodziło z tymi statystykami. Tak, dobre punkty poruszasz, to tworzenie takiego fałszywego feedbacku. Nazwę to a propos tego przykładu Wiedźmin, fabuła, Cyberpunk fabuła. No, szczerze, no nie wiem, co tutaj Redzi mieli na myśli, skracając tą fabułę, bo może jakoś te dane zostały źle zinterpretowane, ale no, dziwne jest to i tworzy te dziwne sytuacje. A jak jest gra, jakaś live service czy multiplayer, to co powiedziałeś, no. Tutaj tej skrzynce na przykład, no to może tworzyć też niebezpieczne praktyki na przyszłość, nie? Więc dla bezpieczeństwa lepiej, żeby nikt po prostu nie widział, kto ile gra i co kto robi, jak długo ktoś coś robi w danej grze. No w grach multiplayer to ciężko to ukryć, bo na pewno są jakieś na serwerach prowadzone wewnętrzne statystyki, i z którymi nic nie możemy jako konsumenci, tak, tak, na naszych klientach absolutnie nic zrobić, więc tego się nie uniknie w pełni. Ale polecamy generalnie, jak wyskakuje takie okienko, czy chcemy się dzielić danymi, polecamy zaznaczać nie, ale lepiej, żeby tego w ogóle nie było. No właśnie.
Następnym punktem, wyjątkowo popularnym w ostatnich czasach, niestety. Słucham? Niestety. No, niestety. Nie chcemy widzieć inaczej, nie chcemy być permanentnie podłączoni pod internet, grając w grę, która nierzadko jest grą singlową i oczywiście przychodzi nam do głowy jeden tej tytuł ostatni. Moim zdaniem, nie chcę być niedopuszczalny, ale zdecydowanie pogorsza komfort rozrywki i zabawy, jeżeli gramy w grę single player i bawimy się fabułą, poznajemy świat, poznajemy jakieś postaci poboczne, robimy zadania, bawimy się grą i niestety disconnect, musisz poczekać 5 minut, bo wywaliło serwery, albo tak. Po prostu eksplorujemy sobie i nagle nasza postać teleportuje się. I też, żeby była jasność, niekoniecznie z winy dewelopera, to nie deweloper ma problemy z serwerami, tylko my nie mamy świetnego internetu, mamy taki o internet albo ok internet i regularnie nas teleportuje po mapie, nie jesteśmy w stanie się bawić pełną szczęścia, bo mamy problemy wynikające nawet już nie z hardware'u, czyli to jakie mamy w cudzysłowie bebechy komputera, tylko to jakie mamy internet, a też często są osoby, które nie mają za bardzo wyboru, mieszkają w takim miejscu, gdzie mają możliwego tylko jednego dostawcę internetu, który jako, że nie ma konkurencji, to oferuje jakiś żałośnie mierny, jeżeli chodzi o jakość, usługę internetową. Czyżbyś to znał? Nie, wiesz, znaczy, wiem do czego pijesz, ale nie, u mnie akurat jest całkiem okej ostatnimi czasy. I generalnie, no lipa, jeżeli chcemy się bawić w grze single, a laguje, wywala, są, nie wiem, serwery dosowane, atakowane i tak dalej, no. No i dostajesz tego disconnecta i mówisz, kurczę, blaszka, no trudno, a potem spoczynasz, chwila. Przecież to jest gra, która oferuje tylko no kampanię dla pojedynczego gracza. Co tu się od Janie Pawła? Co tu się dzieje, no? Też nie ma sensu gadać więcej. No to jest, nie ma żadnego benefitu może dla wewnętrznych jakichś finansowych właśnie benefitów dewelopera, ale dla gracza nie ma żadnego pozytywu wynikającego z tego. I po prostu koniec, kropka. Nie ma A wiesz co? To nie powinno mieć miejsca. Nawet nie jeżeli wiem, gra oferuje system hybrydowy, czyli bardzo mocne nacechowanie gry single player i doświadczenie właśnie gry w samotności, ale także chce dzielić świat na przykład z innymi ludźmi i może mieć jakieś mechaniki MMO, to powiedz mi, dlaczego wiesz, nie może być jawnego switcha, czy jawnego przycisku? Oczywiście, jak From Software. Dokładnie prosto rozdzielić. Do tego właśnie piłem, między innymi. From Software regularne, wszystkie tak naprawdę Dark Soulsy, nie pamiętam czy w jedynce tak było swoją drogą, ale na pewno w trójce i w Eldenie było tak, że po prostu, czy masz ochotę grać w trybie offline? Nie, nie ma sprawy, nie ma problemu, trzymaj się gościu, baw się swoim życiem, miłego dnia. Koopowy, ten asynchroniczny, kooperacja w tych wszystkich Soulsach była zawsze optymalna, opcjonalna. Mhm. I masz jasny switch, masz jasny przełącznik w głównym menu gry i tyle. Także tak jak mówiliśmy, nie ma żadnych benefitów, żeby wymagać stałego połączenia, da się to obejść, da się to rozdzielić, koniec, kropka. Dokładnie. Przechodząc dalej, panie Ej. Ja mam przejść, czy ty? Ja czytam skrypt. Aha, to ja może powiem bez skryptu, bo jestem całkiem gotowy na to. Generalnie chodzi o mechaniki, które w sumie troszeczkę to się powiela z tym, co mówiliśmy przed chwilą o tym, że deweloperzy właśnie pobierają statystyki i używają ich w złym tego znaczeniu, ale chodzi tutaj o to, że są mechaniki w grze albo różnego rodzaju rozwiązania zastosowane w grze, które w żadnym wypadku nie są dobre dla gracza. I dam przykład, autentyczny przykład z konkretnej gry, żebyście wiedzieli, mniej więcej zrozumieli, o czym mówimy. Zobaczmy sobie sytuację, że gramy w grę i w grze średnio co godzinę musimy odwiedzać sprzedawcę, żeby sprzedać mu przedmioty, ponieważ mamy pełny inwentarz i generalnie, żeby grać dalej, musimy sobie zwolnić miejsce w inwentarzu. Co za czym idzie, musimy regularnie chodzić do sprzedawcy. I taką właśnie mechaniką, której nie chcemy widzieć w grze, w grach, to jest to, żeby ten sprzedawca, który jest elementarny, jest podstawą, po prostu fundamentem rozrywki, jest na przykład 5 minut spaceru od miasta
I wiem, że to teraz wykoloryzowałem, bo zazwyczaj to nie jest 5 minut, ale albo na przykład jeszcze można pójść kawałek dalej. Załóżmy, że mamy poza na przykład brońmi, to chcemy zrobić różne rzeczy w mieście i wszystkie są elementarne, które musimy z tych opcji korzystać, żeby progresować i tak dalej, jakieś ulepszania i tak dalej. No to wyobraźmy sobie, że mamy kowala na jednym końcu miasta, sprzedawcę na drugim końcu miasta, jakiegoś alchemika w ogóle poza miastem i efekt tego jest taki, że nasz gameplay powinien trwać 30-40 sekund, a droga pomiędzy tymi właśnie sprzedawcami, z których musimy korzystać, wynosi 12 minut, więc my spędziliśmy w grze 12 minut i 40 sekund, z czego 12 minut chodziliśmy od jednego kupca do drugiego, do trzeciego i tak dalej. I to są właśnie takie puste mechaniki, które nie dodają zabawy do gry, które nie dodają wartości grze, tylko jest to mechanika, która który taki gościu w garniaku, jakiś publisher czy właśnie jakiś boss firmy powie: zobaczcie, nasi gracze grają 5 godzin dziennie, a nie pomyśli o tym, że gramy 5 godzin dziennie, dlatego, bo półtorej godziny z tych 5 godzin spędzamy na właśnie rzeczach takich, jak przed chwilą wspomnieliśmy. Tak, ja tu generalnie nie mam nic do dodania, bo uważam, że zamiotłeś, jest to szkodliwe, jest znaczy to tworzy po raz kolejny fałszywą narrację i napędza tych największych wydawców, powiedzmy, nie, finansowo, a gracze nie wcale nie bawią się świetnie, tylko załatwiają takie fecze tak zwane, czyli przynieś, podaj, pozamiataj, podejdź tam, żeby załatwić jakieś podstawowe właśnie serwisy, które z prawdziwą rozgrywką albo z fanem nie mają wiele wspólnego. Mhm. No i nic, kończąc, myślę, możemy przejść do jeszcze jednej rzeczy ostatniej, która nam się nie podoba. Nie podoba nam się ekskluzywność. I to zarówno jeżeli chodzi o konkretną platformę, ekskluzywność na konkretną platformę. Tutaj no, Sony wiedzie niestety z bardzo często exclusivity dealami na gry na PlayStation 5. Ale też nie podoba nam się ekskluzywność w myśl, jak już ta gra wyjdzie na PC-ty, to jest dostępne tylko na jednym launcherze. Nie. Jak najbardziej. No, ekskluzywność. Nagraliśmy w sumie jakiś czas temu materiał o ekskluzywności gier. I no, fajnym przykładem jest teraz Final Fantasy XVI. Ja wiem, że ja w tą grę zagram. Tak, ja wiem. Ja lubię serię. Ja jestem ciekawy, co oni mają do zaprezentowania. Ja wiem, że w tą grę zagram, ale kiedy, nie? Kiedy? Czy ja zagram za rok? Czy ja zagram za półtora roku? I to jest generalnie uzależnione od tego, na ile Sony podpisało kontrakt ze Square Enixem, ile ma wynosić czas ekskluzywności. I to jest coś takiego, że wiesz, ja jestem w środowisku graczy, też jestem w środowisku graczy i wkurza mnie to, jak dzwoni do mnie Krzysiek i mówi mi: kurczę, panie, ale ten final jest świetny, ale się znakomicie bawiłem. A ja mówię: no ja się nie bawiłem, bo ja nie grałem. No to chciałbym. Oczywiście, kup sobie PlayStation 5, ktoś mówi, to ja mówię, że nie potrzebuję taki komputer za takie pieniądze, żeby teraz kupować dodatkowo konsolę, nie? Jasne. Więc po raz kolejny ekskluzywność to jest rzecz, która nie daje absolutnie żadnego benefitu dla graczy. To są tylko duże pieniądze wchodzące do kieszeni Sony albo innych. Nie, przepraszam, Sony wydaje te pieniądze na... Tak, na dokładnie. Ekskluzywność, one wchodzą do kieszeni deweloperów, którzy taką umowę przejęli, ale gracz nigdy na tym nie zyskuje nic, po prostu. Ja bym w ogóle swoją drogą launchery usunął. Launchery to jest zło, uważam, dla mnie mogłoby być tylko Steam na komputerze, bo pamiętam taką sytuację z Red Deadem, jak kupiło się go na Steama, to i tak się odpalał Rockstar Game Social Club. Jasne. Czyli odpalałeś Steama, który jest no rozbudowanym, ale launcherem. W gruncie rzeczy, żeby odpalić drugi launcher. I to jest trochę śmieszne, niepotrzebne, tak? No bo to wszystko, te programy chodzą w tle, one zżerają zasobów komputera. To, mówię, to po prostu niczemu nie służy, nie ma żadnego jawnego benefitu dla gracza. I ja zdaję sobie sprawę, że to są troszeczkę nasze, to wszystko, o czym mówimy, takie pobożne, idealistyczne życzenia, ale taki jest charakter materiału, to jest nasze gdybanie, więc no. Tak, wszystko należy podejść do tego wszystkiego z trochę taką dozą
Takie właśnie nasze luźne, luźne właśnie o grach na chillku, nie o grach ze spoconymi nie powiem czym, tylko na spokojnie wszystko. Także słuchaj, panie Jay, czy chcemy coś jeszcze wspomnieć? Słuchaj, ja jestem czysty, ja nie mam nic do podzielenia się. No to ja jak zwykle jako nasz PR menadżer powiem tak, bardzo chcielibyśmy, żeby w przypadku takiego materiału jak teraz, który bardzo zostawia, wiemy, że na pewno ktoś pomyśli sobie, o ja bym sobie życzył jeszcze tego i tego, albo nie chciałbym tego i tego, to chciałbym, chcielibyśmy, żebyście tą listę nam trochę uzupełnili swoimi własnymi ideami, pomysłami, więc jeżeli podczas słuchania pojawiło wam się w głowie, kurczę, ja bym chciał zobaczyć to, dajcie nam o tym znać, wejdźmy w jakąś interakcję, zobaczymy jak to wygląda i od nas to tyle. Trzymajcie się, wszystkiego co dobrego, nie? Jasne, do usłyszenia.